Okej, witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszym webinarium w tej edycji programu Szkoła Tolerancji. Mamy webinaria po kolejnych modułach. Pierwszy z nich zaczynamy dotyczy tematu modułu Wspólnota i Różnorodność, ważne zagadnienia. Właśnie, czy widać wszystko? Czy słychać mnie dobrze? Super. Chciałbym przy okazji Państwu przypomnieć, że o wypełnianiu formularzy na końcu każdego modułu. Te formularze służą nam właśnie temu, żebyśmy mogli przygotować kolejne webinaria. To webinarium zostało przygotowane na podstawie tego, co Państwo umieścili w formularzach po drugim module. W tej chwili jest otwarty moduł trzeci. I tam też jest formularz do wypełnienia, więc byłbym wdzięczny, jakby Państwo zechcieli go też w najbliższy poniedziałek. Z kolei drugie webinarium po module trzecim odbywa się 29 kwietnia. A dzisiaj naszą mentorką, naszą przewodniczką po różnorodności jest Małgorzata Rusiłowicz, edukatorka, nauczycielka, trenerka, która pracuje i z dziećmi, ale też ze studentami dorosłymi. Od lat zajmuje się nauczaniem o różnorodności, także jako ekspertka Centrum Edukacji Obywatelskiej. Małgosiu, Dziękuję oddaję Ci ślicznie. głos. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w tym szczególnym dla nas czasie. Tak jak powiedział Janek, nazywam się Małgorzata Rusiłowicz i mam przyjemność dzisiaj spotkania z Państwem, choć prawdę mówiąc, wolałabym zwracać się do Państwa na ty, więc mam taką prośbę, jeżeli mogłabym przejść. Bo myślę, że to skraca dystans. Jestem zwolenniczką tego. Chciałabym mówić po prostu o nas, nie przez ty. Więc jeżeli ktoś ma coś przeciwko temu, to bardzo proszę, żeby na czacie dał znać. Moi drodzy, jestem nauczycielką w malutkiej szkole, bo liczącej niespełna 89 uczniów. Jest to szkoła, gdzie nie tylko budowanie wspólnoty, bo podsumowujemy dzisiaj drugi moduł dotyczący wspólnoty i różnorodności, jest z jednej strony łatwe, a z drugiej strony trudne. Ale do tego jeszcze wrócę, kiedy powiem kilka słów o naszych działaniach. Bardzo bym też chciała, żebyście w trakcie, mówię jednak na ty, bardzo proszę, jeżeli ktoś ma coś przeciwko, żeby się odezwać w tej sprawie na czacie. Bardzo mi zależy na tym, żeby podsumować ten moduł, bo muszę Wam powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem tego, co robicie ze swoimi uczniami i uczennicami. Że niezależnie od tego, w jakiej szkole pracujecie, czy jest to mała szkoła, czy jest to duża szkoła, czy to jest internat, czy to jest szkoła specjalna, czy są w niej dzieci z niepełnosprawnościami, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co robicie i chylę przed Wami czoło. Zrobiłam sobie notatki, bo mamy podsumować to, co napisaliście w tych formularzach. Czytałam je naprawdę z prawdziwą przyjemnością. Bardzo żałuję, że formuła webinarium nie pozwala widzieć nam się, bo bardzo bym chciała osobiście z Wami porozmawiać i podzielić się tym wszystkim, o czym pisaliście i pisałyście, ale no, musimy sobie poradzić w ten sposób. I na początek chciałabym zacząć od tego, czym jest różnorodność, bo takie było pytanie i czym jest różnorodność i gdzie wy dostrzegacie ją w swoich szkołach, bo o tym mieliście napisać. I z tego, co zauważyłam, praktycznie wszyscy dostrzegaliście tę różnorodność jakby na trzech poziomach, w sumie na czterech.
To była różnorodność, którą dostrzegacie w szkole na poziomie nauczyciela, nauczycielki, na poziomie uczniów i uczennic, na poziomie rodziców. I to jest bardzo ważne, że jesteście bardzo, znaczy, że jesteście bacznymi obserwatorami. Jeżeli chodzi o nauczycieli i nauczycielki, to stwierdziliście, że ta różnorodność przede wszystkim przejawia się w ich stosunku do uczniów, stosunku do innych nauczycieli, czyli kolegów, koleżanek z pracy, ale też, że ta różnorodność widoczna jest, jeżeli chodzi o status materialny i też zaangażowanie w to, co robią, czyli jakieś poczucie misji, słuszności misji, którą mają przed sobą. Jeżeli chodzi o uczniów, tutaj dokonaliście prawdziwej analizy, bo ucznia po prostu naprawdę widzicie holistycznie, po prostu w całości. Więc tutaj zwróciliście uwagę na różnorodność w wyglądzie, w zachowaniu, w stosunku do kolegów, w sprawności, uzdolnieniach, dysfunkcji, wynotowałam sobie, w temperamencie, w poglądach. Zwróciliście również uwagę na różnorodność językową i tutaj bardzo wybrzmiały dwie rzeczy. Po pierwsze, różnorodność językowa, rozumiana jako jednak język dzieci, które pochodzą z dysfunkcyjnych rodzin, często rodzin z różnymi problemami. A z drugiej strony różnorodność językową, która wiąże się z obecnością w szkołach czy internatach migrantów i uchodźców. I jest to wielkie wyzwanie. W mojej szkole również uczą się uczniowie, którzy przybyli do naszej szkoły z Krymu, po aneksji Krymu przez Rosję. I były to dzieci praktycznie rosyjskojęzyczne, w ogóle nie znające języka polskiego, a w naszej szkole nie ma nauczyciela, który ma skończone studia, jeżeli chodzi o nauczanie języka polskiego jako obcego. Bariera językowa była dość duża. Na szczęście dziewczynki uczyły się w tych młodszych klasach, więc bardzo szybko, w związku z tym, że język polski jest podobny do rosyjskiego, nadrobiły zaległości, ale na pewno w przypadku dzieci starszych, które trafiają do starszych klas, bo też miałam takich chłopców, którzy już nie uczą się w naszej szkole, w piątej i szóstej klasie, jest to o wiele trudniejsze, już nie mówię o liceum. W związku z tym, że migranci i uchodźcy pojawiają się w polskiej szkole, to również ta różnorodność kulturowa i odmienność kulturowa jest rzeczą, która dużo wnosi do szkoły i do wspólnoty szkolnej, ale też jest problematyczna. Ja bardzo długo pracowałam z uchodźcami z Czeczenii, bo u nas na Podlasiu były trzy ośrodki. Kiedy zaczęła się wojna w Czeczenii w 1995 roku, była duża taka fala migracyjna i do Białegostoku i ośrodków, które znajdowały się w województwie podlaskim, trafiła bardzo duża grupa uchodźców z Czeczenii i uczniowie czeczeńscy stanowili ogromny problem w polskich szkołach. Ja przeprowadziłam mnóstwo warsztatów skierowanych do dzieci, a też przede wszystkim do rodziców i do nauczycieli, żeby zrozumieć i pomóc tym dzieciom, zasymilować się i dzieciom polskim zrozumieć dzieci czeczeńskie. Dlatego, że odmienność kultury często wiąże się z zupełnie odrębnymi, niefunkcjonującymi w naszej kulturze zwyczajami. Na przykład pan od WF-u, nigdy nie zapomnę tego spotkania,
powiedział, że go do szału dosłownie doprowadza chłopiec czeczeński, który odmawia mu ćwiczenia w krótkich spodenkach, że on zawsze ćwiczy w długich spodenkach, a u niego na WF-ie trzeba ćwiczyć w krótkich spodenkach. A chłopiec czeczeński, który kończy 12 lat, przyjmuje w rodzinie tak naprawdę prawa dorosłej osoby. I dorosłemu mężczyźnie kulturowo w Czeczeniu nie wypada nosić krótkich spodenek, bo krótkie spodenki noszą dzieci, dlatego on nigdy tych krótkich spodenek nie założy. Druga sprawa, noszenie na przykład noża do szkoły. I ten nóż nie jest po to, żeby zaatakować, tylko 12-letni chłopiec dostaje ten nóż na swoje 12 urodziny od najstarszego członka, to jest męskiego członka rodziny. Ten nóż przechodzi z pokolenia na pokolenie i on jest symbolem męskości. W Czeczeniu, kiedy trwała wojna i na przykład ginął ojciec, dziadek, wujek i 12-letni, 13-14-letni chłopak zostawał bez tego starszego mężczyzny w rodzinie, on stawał się głową rodziny, on przejmował obowiązki ojca, łącznie z pracą. Więc bardzo ważne jest to, że dostrzegacie tę różnorodność i że podejmujecie liczne działania, żeby przybliżyć kulturę innych mniejszości etnicznych, narodowych, które w polskiej szkole się pojawiają. Bardzo dużą uwagę zwróciliście również na uczniów niepełnosprawnych i z dysfunkcjami, że ich odmienność bardzo często przykuwa, mówię tak w cudzysłowie, uwagę dzieci, nie zawsze pozytywnie. Ja kiedy rozmawiam z dziećmi o osobach niepełnosprawnych, jeździmy też z dziećmi na takie spotkania integracyjne do dziennego domu opieki dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Moje dzieci na pytanie, kiedy jeszcze zaczynaliśmy współpracę z tym domem, powiedziały, że one bardzo często tak patrzyły na te dzieci niepełnosprawne, bo im było ich szkoda i one miały taką obawę, że jeżeli o coś zapytają, że to nawet nie wypada. Więc takie oswajanie z odmiennością, innością odbywa się tak naprawdę, na co zwracacie uwagę w tych swoich komentarzach, że z tą odmiennością różnie rozumianą spotykamy się na co dzień. Dużo uwagi poświęciliście również statusowi materialnemu dzieci, z którymi pracujecie, niezależnie od wieku. Ja myślę, że to jest też taki znak naszych czasów, że tę różnorodność i odmienność i w ogóle status materialny jest bardzo zauważalny obecnie w szkole. Ja pracuję w szkole niedługo, bo tylko 23 lata, ale widzę ogromną różnicę i też mimo wszystkich reform, do których mam takie podejście, a nie inne. Ale rzeczywiście myślę, że jedna rzecz, która odbywała się w tym czasie 23 lat, która rzeczywiście miała jakąś rację bytu, to były fartuszki, bo jednak zakładanie tych, znaczy fartuszki w sensie mundurki, obecność tych mundurków jednak przynajmniej pod względem ubioru pozwalała tym dzieciom z rodzin mniej zamożnych po prostu nie mieć kompleksów z tego powodu, że chodzą ciągle w tych samych rzeczach. Choć dzieci też są bardzo mądre. Ja pracuję w szkole podstawowej z dzieciaczkami z klas 4-8, no już 7-8 klasa to już nie są dzieciaczki, ale my bardzo często na ten temat rozmawiamy i ostawiliśmy 25-lecie szkoły. I ja mam w swojej klasie takie dzieci, gdzie albo są to rodziny wielodzietne, albo na przykład w bardzo trudnej sytuacji, gdzie na przykład jest mama upośledzona w stopniu lekkim, gdzie nie ma ojca. I ja na przykład dzieciom rozmawialiśmy o stroju galowym, bo to jest może taka w mieście, może jest inaczej w tych szkołach, bo też może status
materialne, albo nie zauważa się może tych dzieci, bo są duże liczebnie klasy. Ja z dziećmi bardzo szczerze rozmawiam o tym, że to nie chodzi o to, żeby codziennie mieć inne ubranie i super drogie ubranie, bo ktoś może chodzić w fantastycznym, modnym ubraniu, a nie dbać o higienę i nie jest to dobre. Natomiast ktoś, ja zresztą też bardzo często chodzę na przykład 2-3 razy w tygodniu w tej samej rzeczy, bo ja mam ten problem, że po prostu przyzwyczajam się do rzeczy i na przykład dzisiaj ubrałam specjalnie na to spotkanie o różnorodności, to jest górna część salwaru, salwar kames, czyli część stroju hinduskiego. Dzieci są przyzwyczajone, że ja w tym chodzę, bo tak się ubieram na co dzień i bardzo często piorę i po prostu znowu nakładam, więc wydaje mi się, że też wybrzmiało to w waszych wypowiedziach, że ważne jest w budowaniu tej wspólnoty i akceptowaniu różnorodności przez dzieci, to jaką postawę my wykazujemy. Właśnie otwartości przede wszystkim i rozmowy na każdy temat, bo tak naprawdę nie ma trudnych tematów. Są tylko tematy, których boimy się poruszać. Zwróciliście również uwagę, że jest różne doświadczenie migracji i to też obserwuję, że w naszej polskiej szkole, mówię o swojej, ale mówię też o waszych szkołach, doświadczenie migracji rozkłada się na jakby dwie sfery. Z jednej strony jest to migracja, no te osoby, cudzoziemcy, którzy przybywają do naszej szkoły, ale z drugiej strony jest to doświadczenie migracyjne dzieci, których członkowie rodzin po prostu są emigrantami ekonomicznymi, czyli wyjeżdżają za granicę i to nie musi być koniecznie tato czy mama, często jest to siostra, na przykład ukochana. I to też generuje różne problemy. Ja w swojej klasie też mam uczennicę, która jest wyjątkowo zdolna i ostatnio zauważyłyśmy z mamą, że ma problem i okazało się, że ona tak przeżywa wyjazd swojej siostry do Stanów Zjednoczonych na stypendium. Więc jesteście bardzo bacznymi obserwatorami. Następna rzecz, na którą zwróciliście uwagę, bo też jestem pełna podziwu, że wiem, że część zajęć z dziećmi przeprowadziliście online i wiem, że pan minister mówił, że jesteśmy doskonale przygotowani do nauczania zdalnego, ale wiemy, że tak nie jest. Brakuje sprzętu dzieci, często jest jeden komputer, a 5 osób. Ale też zwróciliście uwagę na to, że dostępność do sprzętu, dostępność do lekcji online jest też tym, co postrzegacie jako różnorodność, ale to też wiąże się, myślę, w jakimś sensie, choć niekoniecznie, z różnym statusem materialnym. Na co jeszcze zwróciliście uwagę, że ta różnorodność jest też widoczna, widzicie ją w wykształceniu rodziców, co może mieć pozytywny albo negatywny wpływ na różne działania, które podejmujecie. Ja, tak jak wam wcześniej wspomniałam, pracuję w takiej bardzo małej szkole. Teraz pokazałam wam zdjęcia swoich dzieciaków ze Świetlicy, bo uczę języka polskiego, zajmuję się edukacją między- i wielokulturową, ale też miałam to szczęście bardzo krótko pracować z dzieciaczkami w Świetlicy. I rzuciłam takie hasło, pomysł dzieciom ze Świetlicy, bo już pora była późna, godzina 16, i rzuciłam taki pomysł, że posłuchajcie, znaczy ja do tej Świetlicy też przynosiłam różne rzeczy, tu widzicie właśnie między innymi moje salwar kamezy u dziewczynek akurat górę. No w każdym razie hasło było takie, posłuchajcie, robimy tak, żeby pokazać różnorodność, dosłownie to było takie hasło.
No i dzieciaki właśnie tak się poprzebierały i tak się zaprezentowały. I rzeczywiście to też wybrzmiewa w waszych wypowiedziach i to jest moja taka dewiza, że różnorodność jest najlepszą przyprawą życia. Wiem, że część z was pracuje w szkołach średnich, ale ja zawsze, kiedy rozmawiam z dziećmi na temat różnorodności, bo ta różnorodność nie jest też łatwa i to nie jest kolorowo i to też zauważyliście, zawsze mówię, czy chcieliby żyć w takim świecie, żeby wszyscy wyglądali tak samo, myśleli tak samo, ubierali się tak samo. To jest chyba najprostszy przykład, że taki świat nie byłby światem ciekawym i interesującym i nie stawiałby wyzwań. Zauważyłam, że część z was uczy w małych szkołach i chciałam na ten temat trochę powiedzieć, ponieważ praca w małej wiejskiej szkole, bo ja jestem wiejską nauczycielką, z czego się bardzo cieszę, jest pracą specyficzną, ponieważ każdy do mojej szkoły dojeżdżają uczniowie z 5 wsi, osad, kolonii. Więc dzieci tak naprawdę wspólnie mogą spędzić czas ze sobą tylko w szkole, bo potem rozjeżdżają się, są rozwożeni autokarem po swoich wioseczkach i dlatego budowanie takiej wspólnoty i danie im możliwości bycia razem ze sobą jest bardzo ważne, o czym jeszcze powiem, ale to środowisko wiejskie jest też specyficzne, bo mimo tego, że żyją w XXI wieku, naprawdę stereotypy i uprzedzenia są bardzo zakorzenione i trudno jest nawet, nie wiem, przekonać szczególnie rodziców, członków rodziny, że to nie jest tak, że cygan to nie musi kraść, że są stereotypy pozytywne i negatywne, tak, że różnorodność, inność nie równa się obcość i zagrożenie, bo tak niestety to, co inne, to, co różnorodne, to znaczy nowe, jest postrzegane jako zagrożenie, a jeżeli czujemy się zagrożeni, no to przyjmujemy postawę albo buntu, albo zamknięcia, albo jeszcze bardziej się uprzedzamy. Więc praca w takim małym środowisku to jest naprawdę praca drążenia skały kroplą. Kropla drąży skałę i rzeczywiście tak jest. I wiem, że wy też tymi swoimi małymi kropelkami drążycie skałę. Mi to zajęło trochę czasu, teraz już, że tak powiem, zbieram plony, ale nie była to łatwa droga. Wiem też, że robicie fantastyczne rzeczy i że często na drodze do ich realizacji stają koledzy, koleżanki z pracy i na przykład dyrektor. I tak będzie. Nie będę wam mówiła, że musimy myśleć pozytywnie, że wszystko da się naprawić, że zawsze dyrektora da się przekonać, a te koleżanki i koledzy, którzy nie chcą, zaczną robić. Nie, kochani, tak nie będzie, ale małymi kroczkami i widzę, że sobie radzicie i dajecie radę. Powtórzyłam się, no przepraszam. Zwróciliście jeszcze uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Przerwy w szkole, że różnorodność dostrzegacie na przerwach w szkole, kiedy tworzą się grupy. I dlatego, znaczy wydaje mi się, że tworzenie grup, no właśnie to jest ten minus webinariów, że nie możemy ze sobą na ten temat podyskutować, że tworzenie się grup na korytarzach szkolnych czy też w klasie jest czymś, co zawsze istniało w szkole, bo ja też pamiętam swoje doświadczenia szkolne, że te grupki zawsze były. Natomiast kwestia jest taka, żeby pokazać dzieciom, że te grupki mogą się połączyć, ale też grupka z grupką może zrobić coś pozytywnego i że może wspólnie działać.
jeżeli chciałabym teraz przejść do takiej rzeczy, gdzie dostrzegamy różnorodność, ja na pewno, gdybym Was zapytała, z czym kojarzy Wam się Podlasie, no właśnie, może na czacie, z czym kojarzy Wam się Podlasie jako region w Polsce? Króciutko, czy moglibyście takie hasła, z czym kojarzy Wam się Podlasie? I zieleń. Mamy odpowiedź zieleń. Ktoś jeszcze ma jakiś pomysł? Z przyrodą, rolnictwo, wschód, lasy. Dobrze. A jeżeli chodzi o różnorodność, ze swojskością mamy bardzo dobre wędliny. Tatarzy, gwara, supraska, islam, puszcze. Dobrze. No właśnie, i sękacze bardzo dobre, najlepsze z Suchowoli są, strój ludowy, fantastycznie, dobrze, Wierszalin, Teatr Wierszalin z gniazdem bocianim na górze, cerkwie, dużo wyznawców prawosławia, fantastycznie, pieśni tradycyjne, tak, biały śpiew, kultura regionu, tak, fantastycznie, posłuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Właśnie, Podlasie kojarzy się wszystkim, spokój, cisza, zieleń, zapraszam na Podlasie, mamy spokój, ciszę, zieleń, puszcze, lasy, mamy fantastyczną swojską kuchnię połączoną z białoruską, litewską, mamy spokój, ciszę, mamy mnóstwo bocianów, zapraszam do siebie, mam duże mieszkanie, damy radę, tylko musimy się jakoś wahadłowo umówić. Dziękuję Wam za te wszystkie święta. Góra Grabarka, tak, to jest góra, znaczy to jest miejsce, do którego pielgrzymują wyznawcy prawosławia, meczet w Kruszynianach, parki narodowe. Bardzo Wam dziękuję. Kopalnia Kredy, Jagiellonia. No bardzo się cieszę, że nie napisaliście, że ONR i to, co się wiąże z tymi wydarzeniami. Ale jak sami napisaliście, rzeczywiście widać tę różnorodność i tutaj wyświetlam Wam teraz taki slajd, to jest, w którym widzicie Podlasie Różnorodna Jedność, to jest inicjatywa naszego Urzędu Miasta, który był, znaczy prezydent zainicjował taką kampanię na rzecz różnorodności Podlasia, takiej różnorodnej jedności. Mi się bardzo podoba sam napis Podlasie, bo on tak naprawdę, posłuchajcie, pokazuje no nie wszystkie mniejszości, które występują na Podlasiu, ale w literce L mamy cerkiew, wyznawców prawosławia, a więc mniejszość białoruską, no i wyznaniową prawosławną. Mamy A z katolicyzmem, czyli wyznawcami katolicyzmu, tak, bo niekoniecznie Polakami, to jest na Podlasiu ciekawe. Mamy gwiazdę Dawida, ponieważ Podlasie przed wojną rzeczywiście było, można powiedzieć, kopalnią sztetli. Ja sama pracuję w gminie Zabudów. Jeżeli byliście kiedyś w Muzeum Polin, to jest przepiękne zdjęcie drewnianej modrzewiowej synagogi, wykonanej bez użycia jednego gwoździa, która stała w Zabudowie. Żydzi w latach 30. w Białymstoku, wyznawcy judaizmu, bo tak mówię, bo byli to Polacy wyznający judaizm, stanowili ponad 70% ludności. Teraz są no, nieliczne ślady, takie materialne ślady tej bardzo bogatej historii Żydów białostockich, ale rzeczywiście była to mniejszość, która na Podlasiu była mniejszością bardzo widoczną. Wszystko się zmieniło po II wojnie światowej i po 1968 roku. Mamy Tatarów, losy podlaskich Tatarów też w czasach komunizmu. Bardzo dużo, duża część Tatarów z Podlasia wyjechała do Gdańska, na Pomorze w ogóle. A więc mamy wyznawców islamu.
W Białymstoku przed wojną była również, mieszkała mniejszość niemiecka sprowadzona przez Branickiego. Mamy Puńsk z mniejszością litewską, więc rzeczywiście Podlasie to różnorodna jedność. Tak byśmy chcieli, ja bym tak chciała jako rodowita podlasianka, choć z korzeniami, z mieszanymi korzeniami trzech religii, katolickiej, prawosławnej i islamu. Chciałabym, żeby tak u nas na Podlasiu było. Dlaczego wam o tym mówię? Żeby pokazać, że ta różnorodność, o którą my tak walczymy, nie walczymy o różnorodność, walczymy o to, żeby dostrzegać siłę w tej różnorodności. Niestety na Podlasiu wygląda tak. I czy to jest jedność, jeżeli w Puńsku zamalowuje się tablicę w języku litewskim, bo w Puńsku jest dwujęzyczność, rozmawia się po litewsku i po polsku. Na zdjęciu po lewej macie mieszkanie uchodźców z Czeczenii, podpalone przez ONR-owców, trzeba to powiedzieć wprost. Na dole macie przerażające zdjęcie zbiórki neofaszystowskiej też organizacji, która działa w Białymstoku, a na samym dole jest zdjęcie Ohelu, które znajduje się na Kirkucie na wschodniej, żydowskim cmentarzu, gdzie wyraźnie widać swastyki, więc tak wygląda w rzeczywistości tolerancja i ta różnorodność, w której my widzimy siłę, ale nie wszyscy widzą tę siłę. Więc bardzo ważne jest, żeby reagować. I tak naprawdę ja, kiedy rozmawiam ze swoimi uczniami i prowadzę z nimi zajęcia, bardzo często odnoszę się właśnie do tego typu zdjęć, bo to, co tutaj widzicie na tym slajdzie, to jest coś, co chcemy dostrzegać i co widzimy. Na dole tego slajdu pod napisem Podlasie to są moje dzieciaczki z klasy trzeciej, mamy zajęcia o judaizmie. Chcę wam powiedzieć dwa zdania o tym zdjęciu, które jest zdjęciem zespołu Buńczuk, zespołu tatarskiego i właśnie w ten sposób wygląda to na Podlasiu i niestety z tym musimy się my nauczyciele na Podlasiu zderzyć, a wy zderzyć u siebie w szkołach i zastanowić się nad tym, dlaczego ta różnorodność tak boli, bo ja też często rozmawiam o tym z uczniami, że różnorodność, która jest jakby w nas, to, że inaczej wyglądamy, to, że mamy inne poglądy, choć z tym nie zawsze jest łatwo, że ten typ różnorodności jak nam jest prościej jednak zaakceptować niż taką różnorodność, która nie jest nasza. Dzieci kiedyś użyły takiego zdania, to nie jest nasze. I ja też, i to też bardzo ładnie wybrzmiało w waszych komentarzach, ja kiedyś miałam zajęcia z uczniami na temat Holokaustu, bo ja również prowadzę zajęcia, nauczam o Holokauście w szkole podstawowej i wiem, że gdyby teraz tutaj była możliwość dyskusji, czytam czat w międzyczasie, więc przepraszam. Posłuchajcie, więc ja uczę o Holokauście w szkole podstawowej
Oczywiście, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to udostępnię materiały, opowiem dłużej o tym, jak to robię. Teraz nie jest to naszym tematem naszego spotkania, ale chcę powiedzieć o innej rzeczy, bo właśnie w czasie takich zajęć, które wypłynęły zresztą z tego, że dzieci realizowały projekt o ich małej ojczyźnie, posłuchajcie, co się wydarzyło. No, przyszedł uczeń i mówi taki: Paweł, pani Małgosiu, no dziadek powiedział, że u nas w Zwierkach mieszkali Żydzi, a teraz ich nie ma, bo ja pytałem, czy są, nie ma. No to gdzie oni są? No i wobec takiego pytania dziecka z czwartej klasy, no nie można pozostać obojętnym, więc trzeba opowiedzieć i trzeba poruszyć ten trudny temat. No i rozmawialiśmy, poświęciłam na to kilka godzin wychowawczych, kółko. I właśnie po zakończeniu tych zajęć, już na takim podsumowaniu, uczeń, właśnie ten sam Pawełek powiedział tak: Pani Małgosiu, ja sobie teraz tak pomyślałem, że gdyby ten Hitler wybrał nie Żydów, nie wyznawców judaizmu, tylko gdyby on wybrał katolików, na przykład katolików, bo u nas w klasie jest najwięcej wyznawców katolicyzmu, to w tej klasie zostałbym tylko ja i Julka. I to jest sukces refleksji i tego, że pewne rzeczy, które dzieją się, które też dotyczą różnorodności, nie zawsze są naszym wyborem. Ja to bardzo, bardzo podkreślam i powiem szczerze, że jeżeli chodzi o różnorodność kulturową, a szczególnie uchodźców, to w przypadku moich dzieci bezcenna, absolutnie żadna lekcja nie dała mi tyle i zachęcam Was do tego, żeby prowadzić zajęcia z dziećmi, z młodzieżą, z dziećmi, razem z uchodźcami. Idealnie, idealne są zajęcia, jeżeli dzieci na przykład nie znają języka rosyjskiego, mówię o uchodźcach na przykład z Krymu, że one porozumiewają się językiem rosyjskim, a nasze dzieci nie znają rosyjskiego, żeby na przykład wspólnie zagrały w jakąś grę, nie używając języka. Bardzo ważne jest spotkanie i bardzo też ważne jest opowiedzenie o doświadczeniach, że jak wyglądało, moje dzieci myślały, że ktoś, kto ucieka na przykład z Krymu, to jest człowiek, który... Uchodźca to jest ktoś taki, kto ucieka, no bo tam są prześladowania, ale jakieś tam prześladowania, ale w telewizji nic o tym nie mówią, a to po co oni przyjeżdżają? I nagle staje Mahmed i opowiada o tym, jak znajomy milicjant przyszedł do nich do domu i powiedział, że Rosjanie, że znikają mężczyźni i chłopcy powyżej 11 roku życia, i teraz ich rodzina jest na liście i że oni muszą szybko uciekać z Krymu, bo po prostu szybko uciekać z Krymu, bo ślad po tych ludziach ginie. On tam miał swój pokój, komputer, rodzina dość zamożna, chodził do prywatnej szkoły, chodził do klubu piłkarskiego, bo świetnie grał w piłkę i musieli spakować się w dwie walizki i mama w ciąży z trzecim dzieckiem, młodszy brat, po prostu uciekali w nocy przez Ukrainę do Polski. Więc to są takie historie, które naprawdę, kiedy dzieci usłyszą od rówieśnika, to one dają poczucie, że ta różnorodność i jak trudne jest to, że znajdujemy się w kraju, w którym dzieci nie zna i dorośli nie znają języka, nie znają kultury, nie mogą się porozumieć w sklepie nawet, tak? Że jest to problem. Ja często, żeby dzieci zobaczyły, że to nie jest takie proste, na przykład kiedy prowadzę zajęcia o uchodźcach, to pół lekcji na początku prowadzę w języku rosyjskim, bo one nie znają języka rosyjskiego. To może być każdy inny język, którego nie znają dzieci. I one po 10-15 minutach, bo ja tak obserwuję, kiedy już one są zirytowane i mają już tego dosyć,
bo często mówią, że Pani Małgosiu, nie Pani wreszcie zacznie mówić po polsku, bo my nic nie rozumiemy w ogóle, co Pani, o co chodzi, dlaczego Pani mówi po jakimś innym języku, bo oni często nie rozpoznają, że jest to rosyjski. No i właśnie, właśnie tak się czuje uchodźca, kiedy przyjeżdża do kraju, tylko on z taką sytuacją jak Wy przez 10 minut spotyka się na każdym kroku, co więcej przychodzi do szkoły i też nic nie rozumie. I moim zdaniem to jest taka metoda, żeby pokazać, że to jest bardzo trudne doświadczenie i też bardzo ważne w kontekście budowania wspólnoty i różnorodności. Chciałabym przejść teraz do tego, bo powiem Wam, że bardzo mnie to zaciekawiło, co Wy robili. Ja powiem szczerze tak, gdybym miała wybrać 10, to bym absolutnie nie poradziła sobie działań, które podaliście, przykładów, jak dbacie o różnorodność. Powiem Wam tak, gdybym ja Was wzięła do swojej szkoły, albo gdybyśmy w ogóle stworzyli taką szkołę, po prostu szkołę uczestników szkoły tolerancji i założylibyśmy placówkę od przedszkola, z internatem, z dziećmi z dysfunkcjami, to bylibyśmy po prostu naprawdę nie do pokonania. Absolutnie byłaby to genialna szkoła, jest to moje marzenie. Posłuchajcie, jestem pod tak wielkim wrażeniem tych działań, które podejmujecie, że no nie jestem w ogóle w stanie wyrazić tego słowami, bo organizujecie różnego rodzaju dni. Bardzo się cieszę, że podejmujecie działania związane z autyzmem, na przykład Dzień Autyzmu, czy kolorowej skarpetki dotyczący Dzień Osób z Zespołem Downa, czy Dzień Życzliwości Osób Niepełnosprawnych, że współpracujecie z innymi organizacjami, że macie maraton pisania listów, to też jest bardzo ważne. Bo na pewno też spotykacie się z tym, że jeżeli mówimy o prawach człowieka, o łamaniu praw człowieka, to bardzo często dzieci zadają takie pytanie, no ale co my możemy z tym zrobić? Ja zawsze mówię, że możecie być dobrymi ludźmi, ale rzeczywiście uczestnictwo w tym maratonie, no nie do wszystkich klas jest, jeżeli chodzi o szkołę podstawową, bo wiemy o tym, że szkoła podstawowa, nie wszystkie listy się nadają. No, w tym roku były to listy młodzieży skierowane w obronie praw młodzieży, dzieci też często, więc, ale to trzeba po prostu dopasować jakby do wieku dziecka. Tutaj trzeba zachować dużą ostrożność. Ale bierzecie udział też w projektach edukacyjnych na temat hejtu, właśnie tak jak powiedziałam, niepełnosprawności. Co jeszcze? Macie wymiany między narodowo organizujecie i bierzecie w nich udział. Działacie też na rzecz wspólnie z uczniami domów dziecka, szpitali, hospicjów, domów spokojnej starości, schronisk dla zwierząt. I to jest bezcenne. Dlatego, że mi się wydaje i mam takie poczucie, że samo mówienie o tolerancji i dostrzeganiu różnorodności jest jak najbardziej słuszne. Jest jak najbardziej słuszne i uważam, że potrzebne. Natomiast spotkanie z drugim człowiekiem zawsze jest bezcenne. Że tak naprawdę różnorodność dzieci dostrzegają i widzą, że ona jest wzbogacająca, widzą, kiedy spotykają się z drugim człowiekiem. W różnych sytuacjach, często są to przykre sytuacje, ale te sytuacje uczą dzieci, że inni są też obok i że też trzeba o nich pamiętać i że są takimi samymi ludźmi jak my, a nawet jeżeli nie są ludźmi, na przykład tak jak zwierzęta, tak? To też te zwierzęta, którym pomagamy, o które dbamy, które wspieramy, składają się na różnorodność tego świata.
organizujecie dzień szkolny, Dzień Różnorodności, Tydzień Edukacji Globalnej, rajdy szkolne, spotkania z ciekawymi ludźmi, działa nawet klub UNESCO, Dni Różnych Kultur i bardzo angażuje się w działanie samorząd uczniowski. No i teraz chciałabym przejść w kontekście budowania wspólnoty i różnorodności do bardzo istotnej rzeczy. Otóż mówiliście i pisaliście o tym, a więc mówiliście pisemnie, że podejmujecie liczne działania, żeby młodzież, dzieci, starsi uczniowie, młodsi uczniowie mogli się spotkać wspólnie ze sobą i budować tę wspólnotę opartą na różnorodności. Teraz wam wyświetliłam taki slajd, który jest zlepkiem zresztą projektu, który realizowałam, projektu CO, Rezydencje Artystyczne w Szkołach. Posłuchajcie, i zrobiliśmy to w ramach biwaku szkolnego. Dzieci zbudowały swoje państwo, Kreolandię, w której ustanowili swoje prawa. Nocowaliśmy przez 3 dni w szkole i biwaki są w mojej szkole tym, co spaja. Ja pierwszy raz 15 czy może i 18 lat temu, kiedy zaproponowałam dzieciom biwak w szkole, to myślałam, że pomyślą, pani Małgosia to ma zawsze dziwne pomysły i w ogóle nie złapię ich na to. I posłuchajcie, myślę, że od 15 jednak lat, od 15 lat regularnie w mojej szkole odbywają się biwaki, które zaczynają się w piątek po lekcjach, a kończą się w niedzielę. Biwaki są zawsze tematyczne. Chciałam tylko nadmienić, że w mojej szkole nie ma możliwości wzięcia prysznica, a więc dzieci są bardzo zadowolone, bo przez 2 dni można mieć tylko zęby i to nie jest obowiązkowe, ponieważ niezależnie od tematu biwaku mamy pewne zasady. I nie temat biwaku jest tutaj najważniejszy. Najważniejsze jest to, że kiedy my organizujemy ten biwak, to właśnie w tym momencie, posłuchajcie, tworzymy wspólnotę. Bo po pierwsze, rodzice muszą się zorganizować z jedzeniem. To jedzenie przywożą nam do szkoły, ponieważ dzieci w ramach regulaminu biwakowego ustaliły zasadę, że w biwaku nie uczestniczą rodzice. Więc rodzice wspierają organizację biwaku, ale nie uczestniczą. Kolejną ważną rzeczą, przywożą grille na przykład, przywożą jedzenie. Kolejną rzeczą jest to, że w biwaku biorą udział wszyscy uczniowie, niezależnie od... oczywiście oprócz dzieciaczków 0-1, bo to są za małe dzieci, ale od 3 klasy do 8. Więc dzieci, wszystkie dzieci, niezależnie od tego, jakiego są wyznania, z jakiego są domu, jedni przewożą mniej, inni przewożą więcej. Wspólnie przygotowujemy posiłki, wspólnie wymyślamy, co będziemy robić na tym biwaku. Z mojej inicjatywy, i muszę przyznać, że na początku nie spotkało się to z zadowoleniem ze strony nauczycieli, ja robię to nadal, różnie z tym bywa, w każdym razie doszłam do wniosku, że jeżeli wspólnie, jeżeli mamy tworzyć wspólnotę, to niechaj będzie tak, że nocujemy wszyscy razem, więc nocujemy wszyscy razem na sali gimnastycznej, ja również. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie, polecam. Dużo śmiechu, mało spania, no ale na tym polega biwak. Oglądamy filmy, biwaki są tematyczne i jest to coś, co już rzeczywiście ma ogromny wpływ na to, że czujemy się wspólnotą i że jesteśmy razem. I to, co jest ważne, że jest odpowiedzialność za siebie i za innych. Naprawdę, posłuchajcie, to jest niesamowite, że mi się wydaje, że w ogóle budowanie wspólnoty
To nie to, co też brzmiało w Waszych wypowiedziach, to jest takie poczucie odpowiedzialności za to, co robię i odpowiedzialności za wspólnotę. Nawet jeżeli mamy inne poglądy, nawet jeżeli się różnimy, nawet jeżeli mi się nie podobają różne rzeczy, które mówisz, robisz, to jednak tworzymy wspólnotę, jesteśmy razem, potrafimy ustąpić, potrafimy wspólnie pracować, działać. I tutaj na tych zdjęciach widać, że wszyscy działamy razem, choć tak jak powiedzieliście, na przerwach są grupki, u mnie w szkole też są grupki i w klasie i na przerwach, ale kiedy jest biwak, nie ma grupek, bo nie ma na to czasu, nie ma na to miejsca. I jest to zupełnie inny czas. To jest czas, kiedy jesteśmy wspólnie. Oczywiście łącznie z konfliktami, bo żeby sprawa była jasna, konflikty też są. Tutaj jeszcze widzicie też zdjęcia z maratonu pisania listów, ale chciałam Wam jeszcze pokazać takie zdjęcie. Tu jest akurat zdjęcie i z Dnia Kropki, i z naszych różnych wyjazdów, bo to też jest bardzo ważne. I to jest prawdę mówiąc, to co powiedziała Peggy O'Mara, to jest hasło mojej w ogóle pracy, że sposób, w jaki mówimy do naszych dzieci, staje się ich wewnętrznym głosem. I to też w Waszych wypowiedziach podkreślaliście kilka razy, że bardzo ważne, że też zauważacie zmianę w swoich uczniach i uczennicach, kiedy darzycie ich zaufaniem, kiedy przydzielacie im zadania, kiedy pokazujecie, że wspólnie, że działamy wspólnie, że ustalacie z nimi razem zasady, że te zasady są jasne i że oni mają takie poczucie bezpieczeństwa, bo mi się wydaje, że w tej wspólnocie i różnorodności bardzo ważne jest poczucie bezpieczeństwa, że jeżeli nauczyciel i uczeń ma tę swoją strefę komfortu, to wtedy rzeczywiście czuje się bezpiecznie i działa inaczej niż pod wpływem presji i każdy z nas to powie. Jeżeli czujemy dyskomfort, jakieś zagrożenie, to wiadomo, że działamy inaczej. I też wierzę głęboko w to i widzę to po swoich uczniach, że to, w jaki sposób mówimy do dzieci, to, jaką postawę wykazujemy my, jako nauczyciele, to potem rzutuje na to, jak oni mówią do innych. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie jako nauczyciele wejść do ich domu, ale też jest na to sposób. Ja przez bardzo, bardzo już też około 15 lat, może 10, no nieistotne, wydaje mi się, że to już strasznie długo, że ja jestem strasznie już stara. No w każdym bądź razie organizowałam takie warsztaty świąteczne, bożonarodzeniowe i wielkanocne. I one fantastycznie się sprawdzały, robiliśmy to na sali gimnastycznej. W sobotę albo w niedzielę po południu przychodzili członkowie lokalnej społeczności, rodzice, dzieci, sąsiadki, sąsiedzi, babcia, wujek, a kto tam nie przychodził. Potem w jakimś czasie nawiązałam współpracę z konsulem honorowym Estonii w Białymstoku. W ogóle polecam Wam nawiązywanie współpracy z konsulami honorowymi w Waszych miastach, bo wiem, że w szkole, przynajmniej to jest moja perspektywa, a organizujecie fantastyczne rzeczy, zawsze brakuje podstawowej jednej rzeczy, pieniędzy. I uwierzcie mi, że konsulowie honorowi są naprawdę, nie wszyscy zapewne, ale ja na przykład miałam bardzo pozytywne doświadczenie z konsulem honorowym Finlandii. Z panią doktor Iwoną Wrońską współpracujemy już od 4 lat i ona zawsze bardzo finansowo wspiera nasze te warsztaty świąteczne, wielkanocne i bożonarodzeniowe. Nawet konsul generalna przyjechała na nasze warsztaty, pani Tina była bardzo wzruszona. Nasze prace, nasze dzieci pojechały do Tallinna, więc też jeżeli chodzi o dzieci, poznały kulturę Estonii.
i zwyczaje i obrzędy, więc to jest to, co pokazuje też różnorodność i do dzisiaj te warsztaty mają miejsce, odbywają się pod patronatem właśnie pani konsul, ale co jest najważniejsze, że te warsztaty bardzo ewoluowały, ponieważ kiedy do mojej szkoły przybyli uchodźcy z Krymu, pojawiły się dzieci wyznające inne wyznanie niż prawosławni i katolicyzm, czyli adwentyści dnia siódmego, wyznawcy islamu. Jest też spora grupa niepraktykujących, niewierzących, ateistów też, świadków Jehowych, zawsze mam problem jak to powiedzieć, czyli no w każdym razie różnorodność wyznaniowa jest. I zauważyłam, ja zajmuję się islamem, więc jeżeli chodzi o islam czy adwentystów dnia siódmego, to wiem, że po prostu oni świąt Bożego Narodzenia nie obchodzą. Więc doszłam do wniosku, że nie może być tak, że jeżeli organizujemy w szkole działanie wspólnotowe, czyli takie warsztaty, to one jakby z założenia już w swojej nazwie, warsztaty świąteczne warsztaty bożonarodzeniowe i wielkanocne, zakładają, że eliminujemy z tej wspólnoty dzieci, które z różnych powodów świąt wielkanocnych czy Bożego Narodzenia nie obchodzą. Więc eliminujemy też i stawiamy granice różnorodności. I w związku z tym warsztaty zmieniły formułę, bo oprócz ozdób świątecznych, wielkanocnych i bożonarodzeniowych teraz robimy kwiatki, ale tysiące różnych innych pomysłów, jeżeli chodzi o rzeczy, które można robić na tych warsztatach. Zmieniłyśmy nazwę na warsztaty wiosenne i zimowe i teraz już każde dziecko, niezależnie od wyznania, bez problemu w tych warsztatach, w zgodzie ze sobą, religią czy światopoglądem rodziców może uczestniczyć. I te warsztaty też na początku były takimi warsztatami, ustawialiśmy stoły wokół sali gimnastycznej, był tłum ludzi, ludzie rozmawiali. Na początku była kawa i herbata i zimne napoje. No ale potem pojedyncze mamy albo sąsiadka, która była rok wcześniej przed warsztatami, kiedy wywieszaliśmy we wszystkich wsiach ogłoszenia o tym, że znowu te warsztaty się odbędą, zaczęły dzwonić, czy mogą przynieść ciasto, czy mogą przynieść ciasteczka albo coś innego. No i widzę wiadomość, że coś rwie. Zaraz tutaj na pewno nasza specjalistka Daria coś poradzi. No tak, z łączami, posłuchajcie, teraz jest problem. W związku z tym chyba przeciążeniem internetu, takie mam wrażenie. Wracając do tych warsztatów, one bardzo ewoluowały pod tym kątem, że teraz są warsztatami edukacyjno-artystycznymi, kulinarnymi, ale ja panią słyszę, ale nie widzę. Najważniejsze, że mnie słychać, bo widok, można dyskutować, czy jest przyjemny, czy nie jest przyjemny, więc bardzo się cieszę, że chociaż mnie słychać, więc nie przyjmujcie się tym, że mnie nie widać. A, no właśnie, czytacie zapewne czat, ja też staram się tutaj, nie mówcie do mnie pani, proszę was, bo tak się czuję wtedy staro, mówcie do mnie na ty, dobrze? Będzie Gosia, będzie mi bardzo miło. Posłuchajcie, i wracając do tych warsztatów, one się nam tak rozwinęły, że teraz mamy po prostu kulinarną wariację na temat różnych potraw z różnych części Polski, bo ludzie też tutaj mieszkają z różnych części Polski, ale mamy też pokazy tańców kaukaskich, tańców krymskich, więc naprawdę one budują też i mam takie poczucie, jak rozmawiam z nauczycielami, wszystkimi uczestnikami w ogóle tych warsztatów, to mam poczucie, że one naprawdę budują tę wspólnotę i rodzice mówią, że to jest coś fantastycznego,
że oni mogą między sobą porozmawiać, tak po prostu, nie na wywiadówce, nie kiedy się denerwują, co tam pani powie, albo jaką karteczkę z ocenami dostanie, tylko że po prostu mogą razem zrobić kwiatek, zapytać na przykład, jak się żyje na Kaukazie, albo porozmawiać o Krymie, o tęsknocie do kraju, że wspaniale na przykład mama Maripatki piecze różne rzeczy, no to jest coś, posłuchajcie, fantastycznego. Przyjemny. Dziękuję Wam bardzo. No żałuję, że Was nie widzę, strasznie tego żałuję, ale nic, zobaczymy się, przyjeżdżajcie do Białegostoku. Posłuchajcie, teraz mam taką prośbę do Was, zaraz wiem, że dostaliście, bo ostatnią rzeczą, jeżeli chodzi o podsumowanie naszego modułu, przepraszam, ja się drapię czasami, bo mam jakąś wysypkę, może tego nie widać, ale coś uczulenia jakiegoś dostałam. To, co było dla Was inspirujące w tym kursie, i tutaj wymieniliście mnóstwo rzeczy. Przede wszystkim mówiliście o mapach myśli, mówiliście o bardzo dobrych materiałach, z czego się bardzo cieszę i myślę, że autorzy tych materiałów bardzo się cieszą, bo taka jest istota, tak, żeby przygotować materiały, z których możecie korzystać. Ja też bardzo często korzystam z materiałów CO, też biorę czasami udział w ich przygotowywaniu, akurat nie tutaj, ale w ramach Szkoły Liderów Tolerancji. Ale mówiliście o filmie Cyrk Motyli, rzeczywiście jest to fenomenalny film, uważam, do wykorzystania zarówno z młodszymi, jak i starszymi dziećmi. Podobały Wam się gry korytarzowe. Pisaliście też o tym, że bardzo ważne było, że uporządkowaliście sobie to wszystko, co się wiąże z pojęciami tolerancji, uprzedzeń, stereotypów, ale też przepraszam, tożsamości i różnorodności, czym jest konflikt i polaryzacja i co to jest włączanie, no i przede wszystkim zwracaliście uwagę na przydatność tych materiałów. Wiem, że tych materiałów było strasznie dużo i że wiecie już, z czego korzystać, i ja w związku z sytuacją, którą mamy w naszym kraju, znaczy na świecie, chciałabym Wam pokazać kilka książek, potem jeszcze Wam pokażę slajd. To są książki, z którymi ja pracuję, mówiąc o różnorodności raczej kulturowej, choć też tu pojawi się kilka pozycji, materiały rewelacyjne, zgadzam się. Witam serdecznie szkołę z Targówka, patrzę na czat. Posłuchajcie, większość rzeczy, z którymi pracuję z dziećmi, książek, mówię o publikacjach, mam w pracy i ich po prostu ze sobą nie wzięłam. Natomiast pokażę Wam to, co mi zostało w domu i co jest naprawdę warte uwagi. Jeżeli będziecie rozmawiać z dziećmi o islamie, to odezwijcie się do mnie, bo mam bardzo dużo materiałów na ten temat, bo też szkole o islamie, ale polecam Wam taką książkę, Hadisy, bo mało osób wie o tym, że wszystkie prawa łącznie z tym, jak ubiera się kobieta w islamie, to znaczy, czy jest sunnitką, czy szyitką, bo to też ma znaczenie, wypływa z hadisów, a nie z Koranu. Hadisy to są takie mowy proroka, bo które zostały spisane i które wyjaśniają różne kwestie, na przykład kwestie, nie widać tego, nie będę tego pokazywała w ten sposób, bo nie widać. Natomiast jeżeli byście chcieli coś, jakieś materiały o islamie, to bardzo Was proszę o kontakt. Ja Wam mailowo, nawet indywidualnie, potem się odezwiemy w tej sprawie i ustalimy to z koordynatorem Szkoły Tolerancji. Dobrze, więc polecam Wam, nie wiem, czy z tego korzystaliście i czy widać, a potem Wam może też zrobię taką, czekajcie, bo mam problem z ustawieniem. Jestem stąd, Polska wielu narodów, to jest bardzo dobra rzecz.
Ja współtworzyłam materiały. To jest wystawa o mniejszościach etnicznych i narodowych z fantastyczną obudową merytoryczną o wszystkich mniejszościach mieszkających w Polsce, którą przygotował Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie w porozumieniu z domem, we współpracy z domem Anny Frank w Amsterdamie. Posłuchajcie, i to jest wystawa, którą można zamówić do szkoły, bo ona jest rozwijana na Rolexach, czy rollerach, przepraszam, nie Rolexach, rollerach, za darmo. Przynajmniej tak było, czy tak jest, trzeba, bo oni mają swoją stronę. Jeżeli wpiszecie w wyszukiwarce jestem stąd Polska wielu narodów, to bardzo, to tam znajdziecie wszystko i na pewno to wam pomoże w kontakcie. Jeżeli ktoś chce o islamie z dziećmi, to też polecam wam Tatarskie bajanie. To jest książeczka, którą w różnych księgarniach internetowych można kupić za całe 4,50. Idealna do właśnie zajęć o islamie, ale też o Tatarach, którzy mieszkają u nas w Polsce. To jest moja ukochana książeczka. Ona jest Ali i afera, o tak bym pokazywała, Ali i afera urodzinowa. Posłuchajcie, to jest fantastyczna, bardzo kolorowa książeczka, bardzo kolorowa, która mówi o bohaterze, o uchodźcy, który w domu ma aferę urodzinową. Taka książeczka, bym powiedziała, dla dzieciaków z klas 1-4. Bardzo ładnie tłumaczy różne różnice, znaczy różnice kulturowe, pokazuje, że dziecko, które wyznaje islam, które przybyło do Polski z innego kraju, albo w ogóle przybyło gdziekolwiek indziej z innego kraju, tak samo obozuje, jest po prostu takim samym dzieckiem i człowiekiem jak każdy z nas. Na pewno Kompasika już znacie i pracowaliście, a jeżeli nie, to polecam, bo to jest bardzo dobra książka, która pomoże wam w planowaniu zajęć o prawach człowieka i prawach dziecka, ale też bardzo są tu ciekawe ćwiczenia, które wykorzystać możecie w pracy dotyczącej wspólnoty i różnorodności. Narzędziownik to nie muszę chyba polecać, bo jest on, podejrzewam, że jest, był przynajmniej, na pewno jest, na stronie CO. Narzędziownik Patrioty, część pierwsza i część druga. Posłuchajcie, to są też prawie bajki. Prawie bajki, to jest taka książeczka, która prawie bajki, nieznajomość prawa szkodzi. Posłuchajcie, jeszcze właśnie chciałam wam powiedzieć o takiej jednej rzeczy. Ja dość dużo uwagi w pracy z dziećmi poświęcam w ogóle prawom człowieka i prawom dziecka. Dlatego, że to jest bardzo ważne, żeby dzieci i młodzież wiedziały o tym, że każdy człowiek ma prawo do życia i do uszanowania jego odmienności, różnorodności i że prawa żadnego człowieka, niezależnie od pochodzenia, religii, sytuacji finansowej, materialnej, wyznaniowej itd., itd., muszą być respektowane i szanowane. I to, moim zdaniem to jest bardzo ważne, bo jeżeli dziecko wie, że ma prawo jako dziecko, czy jako młody człowiek, czy jako dorosły człowiek, to powinien też wiedzieć o tym, że powinien przestrzegać i szanować prawa innych osób. To jest taka książka Edukacja międzykulturowa, to są akurat o doświadczeniach dzieci z Czeczenii na wobec integracji dzieci czeczeńskich i polskich. Ja wam zaraz jeszcze pokażę taki slajd, tam umieściłam jeszcze kilka książek. No na pewno, nie wiem czy znacie, próbki, wykroje, wzorniki, dobre praktyki szkoły tolerancji, myślę, że znacie.
a jeżeli nie, to zachęcam, ale to na stronie CO spokojnie publikacje odnajdziecie. Słuchajcie, i fenomenalne książeczki, oczywiście to jest książeczka z serii Basia. Jest Basia i Wolność, Basia, tych Basi jest, posłuchajcie, całe mnóstwo. I ja akurat mam Basię i Wolność, bo pisałam do nim scenariusz i też bardzo dobra książka do wykorzystania z małymi dziećmi, choć wiem, że są nauczyciele też, przepraszam, że ja tak trochę podstawówkę, ale mam takie poczucie, że może nie tyle, że szkoły średnie są w lepszej sytuacji, jeżeli chodzi o ilość materiałów, książek i tak dalej, czyli tego, co możemy wykorzystać. Natomiast, więc nie chcę użyć tego sformułowania, że jest łatwiej, natomiast rzeczywiście praca z małymi dziećmi, praca w szkole podstawowej, no wymaga takiej strasznie dużej czujności, bo to też jest takie poczucie, to też jest moja taka obserwacja, że człowieka, jego poczucie wartości budujemy w szkole podstawowej. To jest bardzo ważne, żeby dziecko wyszło ze szkoły podstawowej z poczuciem, że potrafi, może nie potrafi znaleźć dopełnienia bliższego i dalszego, ale że potrafi dużo rzeczy, że jest dobrym człowiekiem, że jak trzeba pomoże drugiemu człowiekowi i jeżeli będzie miał takie poczucie samozadowolenia, to będzie też dobrym człowiekiem w stosunku do innych ludzi. No i to jeszcze są takie książki, które wam ściągnęłam, okładki, bo nie mam ich w domu, nie wszystkie. Przygody innego, jeżeli by ktoś chciał tę książeczkę. Przygody innego, bajki w edukacji międzykulturowej. Są to bajki, które pisaliśmy, pisało dużo osób. Ja pisałam akurat bajkę o Romach i o Żydach, o judaizmie. Ten inny to jest ta pacynka, ale bajki można wykorzystywać w klasach 0-5, myślę doskonale, ja też pracowałam z nimi z klasą 6. Te bajki są niesamowite, dlatego że narratorem i głównym bohaterem tych bajek jest inny. Na potrzeby tego projektu, bo to był projekt, wykonana została pacynka, którą tutaj po lewej stronie widzicie na okładkach części pierwszej i drugiej tej książki, która była takich dużych rozmiarów i nauczyciel, czytając tę bajkę, nakładał tę dużą pacynkę i następowała taka interakcja z dzieciakami. Są scenariusze zajęć też do każdej z tych bajek, co jest bardzo przydatne. Ja wykorzystywałam, fajnie jest znaleźć jakąkolwiek pacynkę, bo tych pacynek oczywiście ze względów finansowych była ograniczona ilość, więc nie każda szkoła, która realizowała ten projekt Przygody innego, bajki w edukacji międzykulturowej, taką pacynkę miała, ale ja naprawdę w sklepie z używaną odzieżą znalazłam pacynkę za jakieś śmieszne pieniądze, która była po prostu inna. I to był mój ten główny bohater. Książkę, pierwszą część mam w PDF-ie, jeżeli ktoś się do mnie odezwie, to oczywiście ją z chęcią wyślę. Druga książka, czyli pierwsza i druga część Przygód innego, trudne tematy, inność i różnorodność, książka, która w łatwy sposób, w cudzysłowie, może w przejrzysty sposób, taki bardzo uporządkowany, mówi, czym jest inność i czym jest różnorodność. Następna książeczka, Tacy sami. No i tutaj bardzo polecam wam książeczkę, mała książeczka o tolerancji. W podstawówce spokojnie można z niej korzystać i w tych młodszych klasach, ale w 4-6. Bardzo polecam wam wzruszającą książkę Inny niż wszyscy. Szczególnie polecam tę książkę tym wszystkim, którzy pracują z dziećmi z autyzmem, bądź w klasie jest dziecko
z autyzmem. Jest to książka, która naprawdę opowiada historię chłopca, który właśnie jest autystą i który ma różne trudności, ale też ma kolegę, w związku z tym musi pokonać i z perspektywy dziecka autystycznego pokazane jest, jak wygląda jego życie. Fantastyczna kolejna obok tej książki Mój inny dziadek. Jest to bardzo wzruszająca książka, też dla młodszych dzieci, która opowiada o historię, znaczy Zosia opowiada o swoim dziadku, który ma demencję starczą i w związku z tym no, życie w ich domu podporządkowane jest dziadkowi i ona po prostu pokazuje, jak się żyje takiej osobie i że to wcale nie jest proste, ale nie zmienia to faktu, że dziadka się bardzo kocha. No i wielka księga wartości. Znalazłam tę pozycję, powiem szczerze, że tej książki jeszcze nie czytałam. Ją zamówiłam, nie czytałam, ale z opinii wydaje mi się, że też do szkoły podstawowej będzie przydatna. Posłuchajcie, teraz mam do Was taką ogromną prośbę, bo mamy jeszcze czas i chciałabym, bo ja jeszcze mogę mówić, ale w związku z tym, że Wy nie macie takiej możliwości, że możecie przerwać mi i mówić, żebym ja mogła Was słuchać. Bardzo Was proszę o to, żebyście teraz na czacie, jeżeli macie jakieś pytania, o coś chcielibyście zapytać, żebyście po prostu te pytania teraz zadali. Agnieszka do mnie napisała, Aga, zgadzam się z Tobą, Agnieszko, przepraszam. Ja nie powiedziałam, że właśnie o to mi chodziło, że nie chcę, żeby wybrzmiało, że jest łatwiej, bo wcale nie jest łatwiej. Ja mam tego świadomość, bo ja pracuję ze studentami też, pracowałam z gimnazjalistami, w liceach prowadzę zajęcia. Oczywiście, że to nie jest łatwiejsze, tylko chodziło mi o to, że ilość materiału, która jest dostępna i dostępna i możliwa do wykorzystania, jeżeli chodzi o starszą młodzież, jest moim zdaniem większa, to jest oczywiście moja subiektywna ocena, jest zdecydowanie większa niż do pracy z tymi małymi dziećmi. Raczej o to mi chodziło, bo rzeczywiście praca z młodzieżą dorosłą, która ma różne problemy i rzeczywiście te problemy są zupełnie inne niż w szkole podstawowej i często dużo poważniejsze niż w szkole podstawowej, więc tutaj Agnieszka, zgadzam się z Tobą, Agnieszko, zgadzam się z Tobą w 100% i to, co Ty podkreślasz, że mają mocno ugruntowane patrzenie na świat. To jest właśnie to, o czym ja mówiłam przed chwilą, że dziecko wychodzi ze szkoły podstawowej i tak naprawdę w szkole średniej, jeżeli chodzi o jego postawy i poglądy, zmianę tych poglądów, już o zmianie ja nie mówię, modyfikacja tych poglądów jest bardzo ciężka, bo są ugruntowane i to jest bardzo słuszna uwaga, dlatego ja uważam, że w szkole podstawowej, jak mówi stare przysłowie, trzeba kuć żelazo, póki gorące. Dlatego wielokrotnie o tym była mowa, żeby te zajęcia dotyczące różnorodności, tolerancji, zajęcia dotyczące wspólnoty, wspólnego działania były prowadzone już w klasach 1-3, a niestety tylko nie mamy w polskiej szkole. Gdzie szukać, no właśnie, gdzie szukać materiałów, jeżeli chodzi o młodzież, o starszą młodzież? Posłuchajcie, powiem Wam tak. Polecam Wam ten kompasik, o którym mówiłam, bo tam jest dużo scenariuszy, które można wykorzystać. Dużo też, wydaje mi się, że jest materiałów na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej wbrew pozorom,
Posłuchajcie, teraz do głowy mi nic nie. Możecie poszukać w Otwartej Rzeczpospolitej. Tam oni z tego czasu zamieszczali naprawdę ciekawe materiały. Teraz tak na bieżąco trudno mi coś jest przywołać, ale możemy się umówić i obiecuję, że to na jutro zrobię i wyślę Janowi, żeby wam udostępnił, bo ja na pewno mam jakąś bazę przygotowaną, tylko teraz po prostu nie przywołam, nie przywołam. Dostałam też informację, którą wy przeczytaliście, że wystawa jest za darmo, trzeba tylko zapłacić za transport. No, jak, kiedy był projekt za transport, nie było trzeba płacić, ale polecam, jeżeli uda wam się znaleźć pieniądze, żeby ściągnąć tą wystawę. Do niej też są scenariusze. Wystawa jest ciekawa, bo najczęściej bohaterami są młodzi ludzie. Ja na przykład robiłam wywiad z Wiaktorem, z panem Wiaktorem, który był dyrektorem, jest dalej dyrektorem Domu Kultury w Puńsku i z Tatarem Darkiem Szechidewiczem, moim byłym dyrektorem, który jest no, oczywiście wyznawcą islamu muzułmaninem. Więc i do tej wystawy są scenariusze i też o właśnie ta wystawa, o, właśnie było pytanie o pomoc dla liceów. Jeżeli chodzi o mniejszości, tolerancję, poszukiwanie tożsamości, to polecam scenariusze, które są dostępne na stronie tej wystawy. Czyli jestem stąd Polska wielu narodów, bo te scenariusze z wywiadami, bo wystawa zbudowana jest w ten sposób, że są zdjęcia dotyczące danej mniejszości i danej osoby, jest wywiad z tą osobą. I wszystkie wywiady były prowadzone według tego samego klucza, wszystkim zadawano identyczne pytania i są do tego scenariusze, więc w liceum jak najbardziej można to wykorzystać. Oj, no właśnie, tutaj pojawiło się, znaczy ja w ogóle chciałam powiedzieć, że bardzo podziwiam te osoby, które pracują z osobami niepełnosprawnymi albo pracują w szkole specjalnej. Ja w zeszłym roku prowadziłam taki cykl zajęć na prośbę swojej koleżanki, która pracuje w szkole specjalnej, właśnie o mniejszościach etnicznych i narodowych mieszkających na Podlasiu, warsztaty w szkole specjalnej. I muszę powiedzieć, że to jest, że po prostu podziwiam tych, którzy pracują i nie dlatego, że nie wiem, to jest niewykonalna praca, tylko to jest praca, która wymaga tak wielkiej cierpliwości, tak wielkiego przygotowania. Ja na przykład pracuję no, w małej szkole, w związku z tym mam bardzo małe klasy. I powiem szczerze, że idąc, spotkając się z uczniami w szkole specjalnej, to no miałam jakieś takie mylne przekonanie o tym, że to będą takie spokojne zajęcia, zrobimy to, co ja przygotowałam, przyniosłam między innymi muchir, który tam ze mną wisi, tutanbejkę, czyli tatarską czapeczkę, bo to akurat o Tatarach były warsztaty, i jeszcze abaje, i jeszcze różne rzeczy, że się przybieramy, zrobimy kilka takich warsztatowych rzeczy i że będzie fantastycznie. Posłuchajcie, i te dzieci, bo to były dzieci, znaczy w takim przedziale wiekowym od 4. do 6. klasy, one mnie zalały morzem pytań. Po prostu ja nie nadążałam, musiałam w międzyczasie się organizować, bo musiałam przeformatować cały plan swoich warsztatów, to często się zdarza na warsztatach, ale nie w 90% przeformatowanie, tylko w jakimś zakresie, więc bardzo podziwiam osoby pracujące z takimi dziećmi, bo no rzeczywiście jest to niespodzianka, myślę, że każde zajęcia są taką niespodzianką, a wy jesteście na to gotowi i pracujecie tak codziennie, więc naprawdę wielki szacunek.
O, już Kasia zamieściła, widzę, link do materiałów, do liceum, ale szkoła podstawowa jak najbardziej też te materiały można wykorzystać. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Bo bardzo bym chciała, żebyście pytali, żebym, no nie mogę was poznać, więc może jeszcze macie jakieś pytania? Bo mam takie poczucie, że ja cały czas mówiłam, a was w ogóle nie słyszałam. Tu jeszcze ktoś, Gosia, pisze. Ja przepraszam, tak zdrabniam. Przepraszam, że tak zdrabniam wasze imiona, posłuchajcie. Ale to taki nawyk ze szkoły podstawowej. W tym roku w siódmej klasie, bo ja mówię Pawełku, bo jestem wychowawczynią siódmej klasy. Pawełka, Pawełek jest ode mnie o głowy wyższy, Rafałku. I oni bardzo zawsze to lubili jeszcze w szóstej klasie i w ogóle było wszystko w porządku. A w tym roku ja we wrześniu czy tam w październiku właśnie Pawełku, tam Rafałku, Bartusiu, bo tak do nich mówiłam od czwartej klasy. No i a że moje dzieci są przyzwyczajone, że mówią to, co czują, Paweł do mnie poczuł, powiem mu: Gosiu, ja już jestem dorosły i ja już bym nie chciał, żeby pani do mnie mówiła Pawełku. Więc przepraszam. Pięknie tak. Dobrze, posłuchajcie, to jeszcze ja powiem jedną bardzo ważną rzecz, która jest związana z różnorodnością wspólnotą. Wy jesteście zupełnie, my jesteśmy różnorodni i to jest cudowne, ale jak widzicie, działamy wspólnie, więc idea jest wspólna. Ale mam do was ogromną prośbę. Szczególnie do, znaczy nie, nie szczególnie, mam prośbę do was wszystkich. Ja jestem nauczycielką, która uczy od 23 lat. Wydawało mi się i wierzę głęboko w to, że nauczanie jest moim życiem, pasją, kocham to i nie wyobrażam sobie życia bez nauczania, że kocham to, co robię. Natomiast zawsze miałam takie poczucie, że mogłabym więcej i do dzisiaj je mam. Dlaczego to mówię? Dlatego, że kiedy czytałam, kiedy też słuchałam waszych wypowiedzi, które nagraliście i tak sobie o was myślałam, że jesteście takimi bratnimi duszami, ale też miałam wrażenie, że nie do końca jesteście przekonani, że to, co robicie, jest wielkie. Więc wam o tym powiem, że jest wielkie i że jestem pełna podziwu i bardzo się cieszę, że jesteście, że jesteśmy razem, bo ta grupa pozytywnie działających i myślących jest dzięki CO coraz większa i bardzo się z tego cieszę. Ale chciałam was bardzo zachęcić, żeby kiedy będzie można, już rozpocznie się nabór do nagrody imienia Ireny Sendlarowej za naprawianie świata, bardzo proszę, zgłaszajcie się do tej nagrody, bo robicie fantastyczne rzeczy. Ja myślę, że pani Irena byłaby z was bardzo dumna, bo myślicie o człowieku bardzo, bardzo, bardzo szeroko i sami jesteście dobrymi ludźmi. Ja też nie wierzyłam i też nie chciałam, bo mi się wydawało, że też nic nie robię, ale to nieprawda. Ja wam mówię po przeczytaniu wszystkich waszych wpisów, że jesteście fantastyczni. Fantastyczne, robicie cudowne rzeczy i chętnie bym was zaanektowała do swojej szkoły, ale wiem, że to jest niemożliwe. Dobrze, tutaj jeszcze fantastycznie dziękuję Gosi, że komiksy Marty Gzyry, Dom, daleko od domu, Gruzja. Tak, posłuchajcie, tutaj z tego czatu nie wiem, czy będzie taka możliwość, ale myślę, że tak, żeby te propozycje zebrać. Właśnie to jest ważne i właśnie tego troszeczkę mi brakuje w tym webinarium, żebyśmy mogli tymi doświadczeniami się wymienić, bo wydaje mi się, że one są bardzo, bardzo ważne. Ojej, ciemno się zrobiło, ja nie włączyłam światła. Posłuchajcie, no ale taki wiecie, mrok nastał. Czy macie jeszcze jakieś pytania, bo chciałabym już tak pomału podsumowywać, bo wiem, że jesteście zmęczeni, a jutro jeszcze piątek. Mam wrażenie, że bardzo mocno czujecie tę wspólnotę, którą tworzycie wspólnie z uczniami, i no, jesteście wnikliwymi obserwatorami i obserwatorkami, ponieważ
również dostrzegacie tę różnorodność i co najważniejsze widzicie, jakie niesie ze sobą obawy, co jest trudne w tej różnorodności, co można, z czym można sobie poradzić, a co jest zupełnie niezależne od nas. Natomiast ja bym chciała na zakończenie jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że niezależnie od tego, w jakiej szkole pracujemy, czy może nie pracujemy w szkole, bo pracujemy w internacie, ale tam, gdzie pracujemy z ludźmi, bardzo ważne jest to, żebyśmy byli przekonani, że to, co robimy, jest potrzebne i że to, co robimy, przynosi jakiś rezultat, choć wiem, że często jest to trudne. Proszę Was o to, żebyście nie martwili się tym, choć wiem, że czasami spędza to sens powiek. I już mówiłam też dzisiaj o tym, że koleżanka, kolega czy dyrektor no, rzucają nam kłody pod nogi albo utrudniają różnego typu działania. Może i oni kiedyś przejdą na dobrą stronę mocy, jak to mówią moje dzieci. Miejmy taką nadzieję. Niestety nie mamy na to wpływu. Oczywiście mi też marzyłoby się, żeby zawsze wszyscy uczniowie i wszyscy rodzice i wszystkie nauczycielki i nauczyciele i dyrektor zawsze był otwarty, gotowy, zwarty do działania, ale też wydaje mi się, że tak ja sobie to racjonalizuję, nie wiem, czy to jest słuszne, że gdyby wszystko szło tak gładko i gdyby było tak fantastycznie, że ja rzucam jakiś pomysł, a już wchodzę do pokoju nauczycieli. Kiedyś się nad tym zastanawiałam, że mówię, posłuchajcie, zróbmy biwak szkolny i wchodzę do pokoju nauczycielskiego, bo dzieci to wiadomo, że krzyczą hura, prawda? Ale tak się zastanawiałam, co bym zrobiła, gdybym weszła do pokoju nauczycielskiego i powiedziała, posłuchajcie, dzieci znowu chcą biwak i wszyscy nauczyciele, hura, znowu być biwak, a pani dyrektor, o jak fantastycznie, kolejny biwak, albo dzień tolerancji, tak, albo inne jakieś wydarzenie. Więc miejmy świadomość tego, że tak nie będzie, no i nie wiem, co bym zrobiła w takiej sytuacji, bo nie byłam w takiej sytuacji, no ale wydaje mi się, że byłabym co najmniej zaskoczona i wydaje mi się, że właśnie o to chodzi, że coś, co jest oczywiste i co jest, przychodzi z taką łatwością, jednak daje, chyba tak, no nie wiem, tak sobie głośno myślę, poczucie, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty, a myślę, że i przede wszystkim wy i ja robimy kawał dobrej roboty i dlatego bardzo Wam za to dziękuję. Pozdrawiam Was serdecznie, jeżeli jeszcze ktoś ma jakieś pytania w tej ciemniźnie, Boże, nie zapaliłam światła z tego wszystkiego, widzicie ile wrażeń, mimo że Was nie widzę. Posłuchajcie, bardzo mi było miło się z Wami spotkać. Mam nadzieję, że może chociaż ziarenko wybierzecie z tego, co Wam powiedziałam. I jeżeli chcecie się do mnie odezwać, to myślę, że przez Szkołę Tolerancji również można to zrobić, ale też możemy, jeżeli macie jakieś indywidualne potrzeby, skontaktować się mailowo. I bardzo Was żegnam i pozdrawiam. I mówię do zobaczenia, do usłyszenia, przyjeżdżajcie do Białegostoku. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Małgosiu za tę prezentację, za szkolenie i za wszystkie materiały, które przekazałaś. I dziękuję też Państwu za udział, za Państwa też aktywność w trakcie. I oczywiście zapraszamy na kolejny 29 kwietnia. W przyszłym tygodniu powinni Państwo dostać informacje, zaproszenie na webinar. Jeżeli ktoś z Państwa nie dostanie w ciągu przyszłego tygodnia, to bardzo proszę w piątek o informację mailową i wtedy będziemy dosyłać brakujące zaproszenia. Te wszystkie materiały, które padły tutaj w czacie, ja postaram się dla Państwa zebrać i wysłać
wysłać Państwu mailem i też jeżeli mogłyście jeszcze mieć jakieś materiały, to też przekażę uczestnikom. Dobrze. Jeszcze raz wszystkim Państwu bardzo dziękuję. Małgosiu, dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia.